Ja bym chciał zapytać tak, zaczynając właśnie od Urszuli może. Tak naprawdę, Urszulo, ty jesteś z LinkedIna, najbardziej popularny portal biznesowy w Polsce, jeden z. Powiedz mi, na czym polega tak naprawdę personal branding w social media? Co to w ogóle jest? Zacznijmy od tej definicji. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa tu zgromadzonych. Ja pracuję w LinkedInie. Od półtora roku wcześniej pracowałam w Golden Line. Natomiast jeśli chodzi o personal branding, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ na wielu konferencjach się pojawia takie pytanie, co to jest ten personal branding? To jest wszystko to, co można o Was znaleźć w internecie. Jeśli ktoś wpisze Wasze imię i nazwisko w Google'ach, na pewno pojawia się, mam nadzieję, że się pojawia, bo jesteście obecni w mediach społecznościowych, pojawia się Wasza informacja na temat, czy jesteście na Facebooku, na Twitterze, ale personal branding to jest wszystko też to, co się może z Wami kojarzyć, jeśli chodzi o Waszą zawodową działalność, Wasze doświadczenie, kwalifikacje, czyli to, co można wyczytać również na portalach biznesowych, takich jakimi na przykład jest LinkedIn czy Golden Line. To, co się wiąże z personal brandingiem i to, co mi się zawsze kojarzy, to jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli tak jak ty siebie opiszesz i jak pokażesz swoją markę również na portalach, no to wszystko to jest ważne dla potencjalnych pracodawców, dla waszych partnerów biznesowych, czy też dla waszych kolegów, którzy mogą gdzieś zarekomendować wasze potencjalne profile, czy też osoby do pracy, czy do współpracy. Ja na temat personal brandingu mogę mówić długo i namiętnie, ale to nie chodzi o to dzisiaj, żeby tutaj całe pół godziny zająć tym tematem. Natomiast jest wiele poświęconych artykułów. W internecie możecie znaleźć wiele informacji na temat tego. Dzisiaj też ja prowadzę warsztat o 14:15 na temat, jak można zmaksymalizować swój profil w mediach społecznościowych. Będę mówić głównie o LinkedInie, ale myślę, że to też będzie fajna wskazówka do tego, żeby pokazać wasze profile w mediach biznesowych, w społeczności biznesowej, jaką macie również tutaj lokalnie, czyli w Golden Line. Ja może przekażę słuchawkę, Boże, słuchawkę, już jestem tak przyzwyczajona do rozmów telefonicznych, bo przyjechałam z Dublina, że chciałam przekazać mikrofon. Może tutaj koleżanki też powiedzą, co według nich jest ważne, jeśli chodzi o personal branding. No, tak jak Ula wspomniała, to dość dobre ujęcie tego właśnie, czym jest personal branding. Czyli proszę zwrócić uwagę, że może być też tak, że jak się wpisze imię i nazwisko czyjeś w Google, to może to być coś, co jest dobre bądź złe, więc trzeba, na pewno dzisiaj będziemy chcieli o tym porozmawiać. Debata, w ogóle dzisiejszy panel jest poświęcony też temu, jakie szanse i zagrożenia z tego wynikają, więc warto na to na pewno zwrócić uwagę, co po wpisaniu imienia i nazwiska naszego pojawia się w wyszukiwarce Google. Bo to już jest pewnego rodzaju pokazanie tego, w jaki sposób działamy i co na nasz temat może pomyśleć sobie rekruter. Agnieszka, dodałabyś coś? Gosia, jak najbardziej się tutaj z Tobą zgodzę. Myślę, że ta świadomość wśród ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę na rynku pracy, coraz bardziej rośnie, aczkolwiek jest też jakby ze strony osoby, która rekrutuje, zajmuje się też rekrutacją w mojej firmie, widzę, że jest też sporo osób, które jakby tej świadomości jeszcze nie mają. No dobrze, moje drogie panie, ja zawsze zastanawiam się w takim razie, bo wiemy mniej więcej, ale o tym będziemy jeszcze mówili, jakie mamy portale, ale gdzie w ogóle znaleźć treści dotyczące personal brandingu w social media, czyli gdzie znaleźć te najlepsze metodologie, w jaki sposób to robić, bo oczywiście my tutaj rozmawiamy, tak, ale potem pójdziemy do domu i chcemy znaleźć te informacje właśnie takie kluczowe, jak zacząć, gdzie one się znajdują, pod jakimi kluczami w sieci, czy są jakieś specjalne portale, blogi, gdzie można o tym poczytać. To jest, tak jak tutaj sobie rozmawiamy, ten termin personal branding, no może wyglądać na stosunkowo nowy. Natomiast pamiętajmy, że to jest też obszar związany z tym, co się dzieje w polityce. Tak jak postrzegamy i kogoś wybieramy, to oznacza, że no gdzieś tam sztab ludzi być może pracował na to, żeby właśnie tak, a nie inaczej postrzegać daną osobę. Jeżeli chodzi o materiały, to gorąco Państwa zachęcam właśnie do tego, żeby śledzić chociażby nasz blog. To jest kariera.goldenline.pl. Tam jest bardzo dużo wskazówek, jeżeli chodzi o właśnie odnalezienie się na polskim rynku też w kontekście mediów społecznościowych.
a przede wszystkim społecznościowo-biznesowych, czyli tu i Golden Line, i LinkedIn, jak najbardziej dostarczą Państwu takiej informacji. Podejrzewam, że Ula, LinkedIn, chociażby anglojęzyczne, jakieś artykuły tego typu też dostarcza w sieci. My prowadzimy też oczywiście bloga na LinkedInie, mamy swój fanpage na Facebooku, ale mnóstwo znajdziecie takich artykułów, czy też w grupach dyskusyjnych. Może ja się w ogóle zapytam, kto z tych obecnych tutaj siedzących ma profil na LinkedIn? Dobra, tak nie śmiało, ale widzę, że jest kilka osób. Możecie a taki... Golden Line przy okazji? Okej. Okay. Tyle samo. Trochę więcej. Ja bym tak powiedział, że pół na pół. Pół na pół. Możecie dzisiaj to nadrobimy. Możecie znaleźć takie informacje na grupach dyskusyjnych, możecie znaleźć takie informacje w Help Center, gdzie są najczęściej zadawane pytania, jak wypełnić profil, w jakim języku i tak dalej. Natomiast my również prowadzimy takie webinary, na które się można zapisywać, na których są szkolenia, jak wypełnić profil, co jest ważne, na co zwrócić uwagę. Natomiast ja myślę, że najlepszym przykładem są nasi znajomi, którzy wiecie, że są, mają takie profile w portalach społecznościowych i ich profile mogą być przykładem, inspiracją. Bardzo często ktoś wchodzi na przykład na mój profil i mówi, a dlaczego do ciebie tak często ktoś pisze, dlaczego ty masz taką oglądalność, a ja nie. Prosta sprawa jest taka, że te profile muszą być fajnie uzupełnione, one muszą żyć. To nie wystarczy tylko pisać Jan Kowalski, doradca klienta. Trzeba się trochę na początku namęczyć i pracy wykonać, żeby faktycznie ta nasza marka i rozpoznawalność mogła być zauważona nie tylko przez rekruterów, ale również przez naszych znajomych, którzy mogą się gdzieś tam z nami połączyć w kontakty. Ula, jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na tym temacie. Co tak naprawdę trzeba zrobić w takim razie? Bo powiedziałaś, że nie wystarczy mieć, trzeba działać. Jakie to są metody? Nie chcę za dużo mówić, bo na ten temat będę się miała warsztat, ale może ktoś nie będzie na warsztacie, więc tylko powiem, jakie są elementy, które są bardzo istotne. Przede wszystkim trzeba być, więc to jest tak, że trzeba założyć sobie profil, trzeba go pomyśleć, jaki chcemy osiągnąć cel. Czy to jest cel nastawienie na pracę, czy to jest cel nadanie pracy, ponieważ na LinkedIn, tak jak na Golden Line, są trzy motywy, gdzie ludzie przychodzą. Pierwsza rzecz to jest budowanie sieci networkingowej, budowanie kontaktów. Druga rzecz to są różnego rodzaju grupy dyskusyjne, możliwość dzielenia się doświadczeniem, zdobywania tego doświadczenia poprzez dyskusję na grupach dyskusyjnych. A trzecia rzecz, w zasadzie najważniejsza, powinna być pierwsza, to jest możliwość otrzymania pracy, znalezienia pracy, ale też możliwość dania pracy, tak jak tutaj dzisiaj mamy wszystkich pracodawców potencjalnych. Oni też mają swoje obecności na LinkedIn, ponieważ chcą zainteresować Was, potencjalnych pracowników, do tego, żebyście Wy się zainteresowali ich marką. Natomiast od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że trzeba taki profil założyć. Trzeba uzupełnić informacje, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, o kwalifikacje. Bardzo często coś, co super działa, jest podsumowanie zawodowe. Czyli nie wystarczy wpisać od kiedy do kiedy pracowaliśmy, jakie obowiązki, jakie stanowisko, ale też fajnie jest napisać, w jakich projektach braliśmy udział, w jakich firmach pracowaliśmy, jeśli chodzi o specyfikę, branżę. Być może ktoś nam udzieli rekomendacji, referencji, da tak zwane endorsementy, czyli potwierdzenie naszych umiejętności. I powiem tak, dzisiaj widziałam dużą kolejkę do gazety Praca z osobami, które w ręku trzymały swoje CV w wersji papierowej. I to jest okej. Natomiast w chwili obecnej rekruterzy czy wy, potencjalni pracownicy, macie dostęp do takich mediów za pomocą również telefonu komórkowego. W związku z tym warto mieć takie CV online w postaci doświadczenia, które możecie w każdym momencie na wakacjach czy na targach dzisiaj na Expo możecie pokazać, dając link do profilu czy na LinkedIn, czy na Golden Line. W związku z tym ja dzisiaj mam, tak jak powiedziałam, warsztat, gdzie będę mówić, jakie konkretne rzeczy warto uzupełnić, jak te profile się buduje. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby się łączyć w kontakty, żeby wypełniać te informacje, żeby ten profil żył z Wami. Tak jak Wy się rozwijacie, tak jak Wy zmieniacie swoją karierę, żeby to było odzwierciedlenie to, co się dzieje faktycznie w Waszym profilu. I to było bardzo ciekawe, więc może Wy dziewczyny powiecie w takim razie, Gosia albo Agnieszka, właśnie jakie są te portale, gdzie je znaleźć i co to są za portale, gdzie można właśnie te swoje wirtualne CV-ki tak zwane, mówiąc trywialnie, zrobić. Czy znacie takie miejsca?
Znaczy, no to co już z Ulą powiedziałyśmy, więc przede wszystkim to, co Google sobie najbardziej ceni, jeżeli chodzi o imię i nazwisko. A tutaj, jeżeli chodzi o sferę zawodową, no niewątpliwie oczywiście Golden Line i LinkedIn. Jeżeli chodzi o Facebook, to też jest coś, co Państwa określa. Można tam się pokazać chociażby od strony tego, jakie mamy ciekawe życie i pasjonujące hobby. Natomiast ustawienia prywatności też są nie do przecenienia, jeżeli są sytuacje, gdzie tak jak zwykłym ludziom zdarza nam się być na imprezie i chcielibyśmy mieć na to wpływ, co potem po tej imprezie się wydarzy, to zadbajmy o to, żeby w naszych ustawieniach, żebyśmy mieli szansę w ogóle akceptować pewnego rodzaju informacje, które pojawią się później w internecie. No mogłabym tutaj użyć nawet, mówię, takiego kolokwialnego dość porównania, że zdjęcia profesjonalne jak najbardziej, w ogóle zdjęcia, że jesteśmy ludźmi, że mamy ciekawe życie i fajnie się bawimy i owszem, tylko nie zapominajmy o tym, żeby na tych zdjęciach mieć po prostu też na końcu spodnie, bo różnie to po prostu bywa, więc drodzy Państwo, to jest istotne i to wpływa na całokształt. Zarządzajcie Państwo swoim wizerunkiem. Co więcej, jeszcze tylko uzupełnię trochę tutaj wypowiedź Uli bardzo trafną, że jeżeli Państwa nie ma w sieci, to może być tak, że Państwo nie istnieją dla potencjalnych rekruterów, dlatego że rekruter ma bardzo ciężką pracę, jeżeli chodzi o selekcję kandydatów. Często jest tak, że Państwa pieczołowicie przygotowane CV przechodzić musi przez system ATS tak zwany, gdzie tylko wybrane kluczowe kompetencje grają rolę. Media społecznościowo-biznesowe dają Państwu szansę wykazać się postawą proaktywną. Ula będzie miała dzisiaj warsztat na ten temat, więc warto być i posłuchać, jak to można robić, co to oznacza. My też zapraszamy na swoje stanowisko właśnie dzisiaj, na stanowisko Golden Line, to z balonami tam, żeby było nas widać. Można zrobić u Was fajne zdjęcie do profilu. Zdjęcie jest też jednym z ważniejszych elementów. Oczywiście nie powinniśmy oceniać człowieka po okładce, natomiast no jesteśmy tak skonstruowani, prawda, że jeżeli nerw wzrokowy jest dużo grubszy niż inny, że jeżeli jest jakieś zdjęcie, to potem mamy pewnego rodzaju odczucia i siłą rzeczy potem możemy gdzieś tam się czymś sugerować, więc warto o to zadbać. Po to są te media społecznościowe, żeby dawać Państwu szansę, a istnieją też pewnego rodzaju zagrożenia. Jeżeli chodzi o w ogóle o CV wirtualne, jakby tutaj takie ułożenie tego, jak to powinno wyglądać, to myślę, że Agnieszka nam też podpowie, bo rekruterzy są dzisiaj bardzo sprytni i oni mają dostęp do wielu serwisów w ogóle i mogą z nich korzystać, natomiast z drugiej strony pytanie, czy Państwo też są sprytni i czy mogą dzisiaj Państwo wykorzystać już tę szansę, żeby dać się znaleźć właśnie Agnieszce. Agnieszka, z czego Ty korzystasz, jeżeli chodzi o właśnie poszukiwania kandydatów? Więc tak, jeśli chodzi o to, gdzie szukam kandydatów, to jest jak najbardziej LinkedIn, Golden Line. Jednak czasem mała znajomość tego narzędzia wśród osób, które poszukują pracy, sprawia, że no jednak gdzieś tam pewne informacje umykają i my, osoby, które zajmują się rekrutacją, próbujemy to tych osób szukać jeszcze gdzieś. No i często bywa tak, że faktycznie natrafiamy na Facebooka. Ja staram się nie uprzedzać, jeśli widzę czasem dziwne rzeczy, ale tutaj warto, myślę, zwrócić uwagę na ten swój wizerunek na Facebooku, tym bardziej, że no można pewne rzeczy zablokować i tą swoją prywatność gdzieś tam chronić. Agnieszka, poczekaj jeszcze chwileczkę, bo ja powiedzieliśmy o kilku istotnych sprawach, ale sięgnijmy jeszcze raz do podłoża i powiedzmy tak, od czego tak naprawdę zacząć budowanie swojego wizerunku w sieci. Podstawa podstaw. Tak jak dziewczyny powiedziały, no trzeba się zaznajomić z narzędziami, jakie mają funkcje, w sensie LinkedIn na przykład i Golden Line i wpisać tam, nie wiem, swoją stanowisko, to co naszym zdaniem jest najważniejsze, to znaczy czym się zajmowaliśmy, w jakim okresie. Też kursy, różnego rodzaju treningi, w których braliśmy udział, podsumowanie zawodowe jak najbardziej, ale też może kilka słów o tym, czym chcielibyśmy się zajmować albo jakie mamy aspiracje zawodowe. I zatrzymajmy się w takim razie, jakie portale
w jakich portalach, zaczynając budowanie wizerunku, w jakich portalach powinniśmy się znaleźć? No ja jak najbardziej z mojej strony, jeśli szukam kandydatów na różne stanowiska, to są, no to właściwie to są GoldenLine i LinkedIn. Gosia? Ja bym uzupełniła jeszcze tę informację o to, że zanim Państwo też w ogóle przystąpią do uzupełniania informacji, to zachęcam do tego, żeby zastanowić się troszeczkę nad strategią. Co to oznacza? Żeby zastanowić się, w jakiej dziedzinie, jakie są Państwa w ogóle mocne strony i w jakiej dziedzinie, jakiemu pracodawcy mogą Państwu dowieść największą wartość? W jakiej branży ci pracodawcy są? Dla kogo Państwo będą wartościowym pracownikiem i gdzie Państwo będą się dobrze czuli? Czyli poznajcie Państwo tę swoją, jakby ten obszar i stwórzcie strategię na to. Tak jak wspomniałyśmy, personal branding, to dobrze realizowany personal branding, to też strategia do tego, jak Państwo zarządzą tym swoim wizerunkiem, niczym marką. Jeżeli Państwa nie będzie w sieci w odpowiedniej pozycji, tak, pozycjonowanie właśnie zapewniają GoldenLine, LinkedIn i inne bazy typu Facebook właśnie, dobrze zarządzane, to tak jak nie będą mogli Państwo ani niczego sprzedać, ani właściwie zrobić jakiegoś biznesu, bo Państwa nie będzie w sieci. To trochę jak z firmą. Dzisiaj Państwo sobie nie wyobrażają już, że kogoś nie ma w internecie. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o markę czy znaną firmę, tak? Proszę sobie wyobrazić siebie jako markę i próbować w ten sposób działać. Co jest Państwa mocną stroną i jaka jest grupa docelowa? Czyli można powiedzieć, że myśląc już o tej strategii, nie zakładamy sobie pierwszego maila na przykład w życiu, który się nazywa buziaczek25, tylko raczej myślimy o tym, żeby się nazywał, powiedzmy, danielpastuszka@gmail.com i tak dalej. Ja tylko jeszcze chciałam dodać jedną rzecz do tego, co powiedziała Gosia, że my bardzo często w rozmowach z pracodawcami mówimy, słuchajcie, musicie być tam, gdzie są wasi kandydaci, gdzie jest wasz narybek, gdzie jest wasz talent. Ale teraz mówiąc do talentów tu siedzących, muszę powiedzieć, że wy musicie być też tam, gdzie są wasi pracodawcy potencjalni, czy partnerzy, z którymi chcecie współpracować. Dlatego, że część firm jest lokalnie dostępna i tutaj polecam mocno Goldena, a część pracodawców, być może dzisiaj też miałam okazję rozmawiać z chłopakiem, który powiedział, że chce się wybrać na staż za granicę. No, żeby mieć potencjał, żeby ten staż za granicą odbyć, on musi być w miejscu, gdzie są potencjalni pracodawcy, którzy taki staż mu zaproponują. Więc wtedy na przykład zachęcam oczywiście do zakładania sobie profili na LinkedIn. I to tylko tyle z mojej strony. Czyli mamy najpierw, tak jak powiedziała Gosia, musimy przemyśleć, co chcemy w życiu robić, jeśli chodzi o sferę biznesową, tak? Potem, to co powiedziała Agnieszka, wybieramy pewne portale, tak? Budujemy swoje profile, ok. Czy to mogą też być blogi? Blogi, YouTube? Jeżeli chodzi o dodatkowe właśnie serwisy typu YouTube, Pinterest, blogi różnego rodzaju, to są serwisy, które uzupełniają nasz wizerunek, czyli jak najbardziej. Na przykład na GoldenLine mogą Państwo podać link do swojego bloga, na przykład kulinarnego. Skoro piszemy, że załóżmy lubimy gotować, to być może mamy też bloga albo modowego, albo związanego właśnie z gotowaniem, gdzie możemy pokazać właśnie, opisać, określić siebie. To są dodatki, elementy, które budują i wiarygodność i potwierdzają to, o czym piszemy na papierze czy w CV. Więc jakby te elementy jak najbardziej można wykorzystać. Oczywiście YouTube i media tego typu też bardzo dobrze się sprawdzają. Jeżeli tylko pracodawca stawia na taki rodzaj rekrutacji i Państwo to wiedzą, że na to stawia, to powinni Państwo właśnie dobrze się czuć w tych mediach. Jeżeli chodzi o kreowanie swojego wizerunku, nie chodzi o to, żeby zrobić to ogólnie, tylko faktycznie, żeby się Państwo zastanowili, co Państwa dobrze, jakby jaka jest droga, tak? Jeżeli jest to międzynarodowy aspekt, no to trzeba zastanowić się, jacy pracodawcy, jakich kandydatów poszukują. Może to być nawet CV, niech będzie CV, tak? Ale jeżeli załóżmy, składają Państwo aplikację do mBanku, jest załóżmy droga bezpośredniego składania CV, no to w tym wypadku dobrze by było się skupić, zastanowić nad tym, jaki to jest bank. Czy raczej tradycyjny, szaro-biały, czy może kolorowy i wtedy w jakiś sposób nawiązać tymi swoimi aplikacjami, profilami, dokumentem, skupić się na tym, co wartościowego mogę wnieść do tego pracodawcy dalej. Bo jeżeli będą Państwo gdzieś tam w masie aplikacji, to coś Państwa musi wyróżnić. Jeżeli będzie to profil,
to też po takim profilu można poznać, że okej, to jest człowiek, który do nas pasuje, więc na przykład czasami to zdjęcie może być profesjonalne, ale załóżmy niekoniecznie w krawacie i w białej koszuli, prawda? Natomiast ono może być dalej dobre i ten profil dalej może być dobry i ktoś może stwierdzić, tak, to jest człowiek, który do nas pasuje i Państwo też mogą stwierdzić, to jest firma, która dla mnie pasuje. Każdy będzie zadowolony, tylko naprawdę zachęcamy do tego, żeby się skupić na tym, gdzie ci pracodawcy, którzy to pracodawcy i na pewno zadbać o to, żeby mnie znaleźli, uzupełnić profil. No dobrze, mamy uzupełniony profil, wiemy, co chcemy robić i powiedzmy, że teoretycznie chcemy się dostać do firmy, do Agnieszki, tak, czyli do Mota Engil, dokładnie, czyli firma budowlana. I teraz tak, Agnieszka wchodzi na te portale, czyli na LinkedIna, na Golden Line, może jeszcze na inne portale plus blogi, ewentualnie YouTube'a. I w jaki sposób ty te firmy, znaczy firmy, czyli nas, można powiedzieć, czyli nasze brandy, przeglądasz? Mówiłaś o tym oczywiście, ale jeszcze raz powiedz dokładnie, na co zwracasz uwagę właśnie w przypadku twojej firmy konkretnie. Jeśli chodzi o moją rekrutację, to na pewno zwracam uwagę na stanowiska, ale też fajnie, jeśli to jest uzupełnione, jeśli mogę zobaczyć, co ta osoba tak naprawdę robiła, bo stanowisko nie zawsze w każdej firmie mówi o obowiązkach, bo w jednej firmie, nie wiem, specjalista do spraw administracji może zajmować się zupełnie czymś innym niż w innej. Też może troszkę, przepraszam, powrócę do wcześniejszego tematu, jeśli chodzi o linki do jakichś swoich działalności, w sensie gdzieś coś dodatkowo robimy albo uzupełnienie swojego profilu, to jest jak najbardziej fajna sprawa, linki do blogów i tak dalej, bo to potwierdza to, że gdzieś tam to, czym się zajmujemy, to jest nasza pasja albo robimy to profesjonalnie. Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika, raczej zawsze wybierze kogoś, kto gdzieś tam potwierdza te swoje kompetencje i to, czym się zajmuje, kogoś ciekawego. Okej, rozumiem. Natomiast właśnie to jeszcze jest jedna kluczowa kwestia. Czy ci znajomi wokoło, którzy się tworzą wokół tego portalu, też są istotni dla ciebie? W sensie, że mamy znajomych właśnie z innych firm budowlanych, o podobnych stanowiskach, z podobnymi, powiedzmy, kwalifikacjami generalnie i osiągnięciami. Czy to jest istotne też? Jak najbardziej to jest istotne, bo to też potwierdza, że jakby gdzieś tam istniejemy w danej branży, interesujemy się danym obszarem. No to też pomaga iść dalej, czyli jeśli wyszukujemy danego kandydata, on ma znajomych w tej samej branży, więc dla mnie to też jest dobra sprawa, bo mogę, powiedzmy, wyhaczyć kolejnych kandydatów. Ula? Ja tylko chciałam dodać, że wasi znajomi w mediach społecznościowych są bardzo ważni, ponieważ w wielu przypadkach, w wielu firmach działa system rekomendacji, referali. Czasem jest bezpłatny, a czasem jest gratyfikowany dodatkowo. I powiem tak, jeśli Agnieszka szuka specjalisty do spraw administracji i wejdzie na mój profil, ja jestem potencjalnym kandydatem i zobaczy, że osoba od niej z zespołu, z firmy zna mnie, no to na pewno się zapyta, czy Ula jest fajna, czy by się rekomendowała, czy szuka pracy, czy się odezwie do mnie i tak dalej. Tak samo działa w LinkedIn, ten system. Jeśli ktoś widzi, że są oferty pracy u nas otwarte, to przede wszystkim patrzymy po swoich znajomych, po swoich kontaktach, kogo możemy zarekomendować. Dlatego bardzo istotne jest, też będę o tym mówić na warsztacie, żeby budować tą sieć kontaktów na LinkedIn, na Goldenie, z tymi osobami, które faktycznie, może nie to, że mogą się nam przydać, ale które są też powiązane z pracodawcami, na przykład, na których nam zależy. Ale Gosia, czyli czy tobie się zdarzyło kiedyś w takim razie, że zapytałaś znajomego z Golden Line, tej osoby, którą na przykład potrzebowałaś, chciałaś zrekrutować przykładowo, czy ona się nadaje? W sensie nie wyczytałaś tego na profilu, ale zapytałaś, bo zobaczyłaś, że ta osoba też w tym biznesie podobnym pracuje, jest znajomą tej osoby. Czy w ogóle takie działania następują? Siłą rzeczy rekomendacje są jednym z najważniejszych elementów też w rekrutacjach. Jeżeli mamy znajomego, którego jesteśmy w stanie polecić do swojej pracy, to jest najfajniejsza rzecz pod słońcem dla rekrutera, ponieważ jest to zaufane źródło po prostu. I wiemy, jaki jest ten człowiek i wiemy, że jeżeli znajomy go poleca, to i dodatkowo znajomemu się dobrze pracuje, więc w ogóle w firmie jest super. I to jest system, który jest bardzo wartościowy i oszczędza koszty i dobiera bardzo dobrze dopasowuje kandydatów.
Jeżeli natomiast mamy jakiegoś znajomego, z którym też pracowaliśmy, ja sama osobiście korzystam w ogóle z rekomendacji też. Nie tylko w sieci, ale i na zewnątrz, jeżeli jest taka możliwość. Pytam, czy mamy kogoś o takich kompetencjach. W firmach to działa. Natomiast no, żyjemy w globalnej wiosce, gdzie media społecznościowe w pewien sposób jeszcze bardziej to ułatwiają. I dokładanie starań do tego, żeby nasi znajomi nas wspierali, czyli dodawanie kontaktów, no na pewno Państwu też może pomóc. Zbieranie rekomendacji, które potem znajomi też zobaczą. Nawet na Facebooku dzielenie się wartościową wiedzą, nie tylko, że dzisiaj jest piątek day. Może pokazać Państwa w nowym świetle, wśród prywatnych również Państwa znajomych, gdzie mogą stwierdzić, kurczę, nie wiedziałam, że Gośka ma takie zainteresowania albo taką wiedzę, a słyszałam, że nie wiem, tam jest gdzieś konferencja i być może warto jej o tym powiedzieć, żeby mogła się gdzieś spotkać i żeby można z tego zrobić było albo jakiś biznes, albo nawiązać współpracę. Państwa znajomi to też jest forma personal brandingu. Dzielcie się swoją wiedzą z nimi, też taką codzienną, jeżeli jest szansa i może to być dla nich ciekawe. Dobrze, Agnieszka, to jeszcze w takim razie powiedzmy o tych największych błędach, które ludzie robią na portalach właśnie społecznościowych między innymi, które ty widząc dyskwalifikują po prostu tą osobę. Widzisz, mówisz nie, ta osoba się nie nadaje. Ja osobiście myślę sobie, że największy błąd to jest, jeśli ktoś daje tylko i wyłącznie stanowisko, to jakby zdecydowanie wydłuża drogę rekrutacji. I to jest największy błąd. Nie lubię też, jak ktoś zbyt dużo wypisuje rzeczy, które no, nie mają tak dużego znaczenia. Gosia? Dla mnie największym błędem jest, no może nie do końca co w mediach społecznościowych robimy, ale największym to, że ktoś mówi, że media społecznościowe są nie dla niego. Bo nie wiem, bo za stary, bo jeszcze nie szuka pracy, bo no, różne wymówki się w Polsce słyszy. A propos tego, że to nie dla mnie, tak może być, a potem jak się szuka pracy, to gdzieś pojawia się taki obszar, że o kurczę, nie mam gotowego profilu. No to teraz będę musiał faktycznie zacząć aktywnie szukać pracy. Więc przede wszystkim nie popełniajmy tego błędu i bądźmy w mediach społecznościowych świadomie, z uzupełnioną informacją na swój temat. Proszę pamiętać, że jeżeli zapiszemy tam tylko stanowisko, to musimy się też liczyć z tym, że może do nas trafić w ogóle oferta niedopasowana. I no może to wpłynąć na postrzeganie, na znudzenie, na spam na skrzynce. Lepiej uzupełnić informacje o kryteriach, które są jasno podane, bo to ułatwi Państwu życie i stwarza okazję do otrzymania trafnej oferty, która do Państwa będzie pasowała i nie będą Państwo wtedy musieli też bardzo aktywnie szukać w momencie, kiedy jest taka potrzeba. Proszę bardzo, Ula. Dla mnie największym błędem jest to, jak ktoś przychodzi i mówi, założyłem sobie profil X czasu temu i nikt do mnie nie pisze, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie ogląda. I to jest najgorsze z mojej perspektywy, co może się wydarzyć, ponieważ my się rozwijamy, my zmieniamy firmy, swoje doświadczenie pogłębiamy. I jeśli ten profil zarejestrowaliśmy 3 lata temu na pozycji junior księgowy, księgowa młodsza, a w chwili obecnej jesteśmy samodzielnym księgowym, który prowadzi 3 spółki, no to na pewno nie liczmy na to, że przyjdą do nas nowe kontakty czy nowe propozycje pracy, czy też ktoś nawet potwierdzi nasze referencje, rekomendacje, czy nam da jakieś skillsy, bo nawet nie bardzo wiemy, na jakim etapie zawodowym się ta osoba zatrzymała. Więc powtarzam i będę agitować, aktualizujmy, niech te profile żyją razem z nami, po to, żeby nowe możliwości, nowe pewne oportunizacje się dla Was pojawiały. A to jeszcze tak zapytam o drugą stronę medalu, czyli tak, praca, ok, zdobywamy ją, chcemy i budujemy swój profil społecznościowy, ale co w momencie, kiedy chcemy założyć na przykład swoją działalność gospodarczą, czyli tak jak mówiłem wcześniej, żona Roberta Lewandowskiego, tak, ona próbuje się w sieci pozycjonować, się promować i nieźle jej się to udaje. Jakbyśmy w tym kierunku chcieli pójść? Mamy jakąś swoją pasję, chcemy się wypromować. YouTube właśnie, czy wtedy Golden Line, LinkedIn, jak w tym wypadku zadziałać? Czy wiecie, czy możecie nam odpowiedzieć? Chyba Richard Branson się wypowiadał gdzieś u Was w LinkedInie, jak dobrze pamiętam. Woda tutaj przyjemna, zapraszam, tak?
Oczywiście dla przedsiębiorców jak najbardziej jest tutaj miejsce. Golden Line zbudował Mariusz Gralewski, który zaczął właściwie na studiach od tego, że szukał przez media społecznościowe, właśnie między innymi przez Golden Line, inwestorów do swojej działalności. Teraz jest jednym z najbogatszych młodych ludzi w Polsce. I tego typu startupy no, często mają swoje miejsce w mediach społecznościowych, więc tym bardziej, jeżeli myślimy o biznesie, to pamiętajmy, jak nas nie ma w sieci, jesteśmy ekspertem, a dzisiaj firmy bazują na eksperckości swoich zasobów, prezesów, ludzi. Firmy to ludzie, więc jeżeli nas nie ma w sieci, no to pytanie, kim jest ten anonimowy ekspert? Ula. Więc jak najbardziej. No ja chciałam powiedzieć, że ciągle słyszę, że LinkedIn kojarzy się z tym, że są specjaliści różnej maści, top management i kadra zarządzająca. Więc to, co mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, to mamy wielu też klientów, ja akurat pracuję w dziale Talent Solution, który zajmuje się rekrutacją i employer brandingiem, ale mamy też dział media, który pomaga klientom, partnerom biznesowym, którzy poszukują nowego biznesu na całym świecie. Czyli mając swój profil, możecie też docierać do potencjalnych nowych klientów, partnerów biznesowych, do inwestorów, gdzie faktycznie ten personal branding ma również to sam fakt, że można was znaleźć. Ostatnio miałam okazję też rozmawiać z jednym z najbogatszych ludzi w Kielcach, który też ma profil na LinkedInie. No i też szuka nowych właśnie, tak jak powiedziałam, ludzi, prezesów do swoich nowych spółek. Także to nie tylko rekrutacja, chociaż można powiedzieć, że jeśli on szuka prezesów do spółek, to trochę szuka do rekrutacji. Mówisz o Michale Sołowowie? Nie mogę mówić o nazwiskach, ale nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W związku z tym chciałam powiedzieć, że nie tylko rekrutacja, ale również pozyskiwanie fajnych, ciekawych kontaktów do networkingu. Na przykład też pierwszy raz na fajne wakacje, nie mówię tylko o biznesie, na fajne wakacje pojechałam z Golden Line, gdzie była grupa Chorwacja, majówka w Chorwacji. Nie znałam ludzi, zapoznałam ich na spotkaniu i też sobie pojechaliśmy na fajne wakacje. Także ten social media biznesowy, czy facebookowy, czy youtube'owy kanał pozwala również na dotarcie do takiego targetu, na którym wam zależy znalezienie was w sieci i znalezienie też możliwości, jeśli chodzi o potencjalnych pracodawców, ale i biznesu dla was również. Osoby, które rozwijają właśnie swoją eksperckość, jeżeli chodzi też na przykład chociażby o sprzedaż, tak? Osoby, które zajmują się sprzedażą i spotykają się z klientami, dużo bardziej wiarygodnie wyglądają w sytuacji, kiedy dbają o swój wizerunek w sieci, tak? Ich klienci będą chętniej nawiązywali z nimi relacje. Era cold callingu trochę odchodzi w niebyt. A telefony są coraz bardziej drażniące, myślę, i też również dla obszarów HR i dla różnych obszarów, więc media społecznościowe dają taką szansę, żeby miękko nawiązywać relacje w biznesie. Agnieszka? Jeśli chodzi o media społecznościowe i naszą firmę, to jak najbardziej można tam znaleźć trochę o tym, czym się zajmujemy, co obecnie budujemy, więc jakby ze strony rekrutera widzę, że są kandydaci, którzy interesują się danymi na przykład budowami i to ich przyciąga, więc tutaj z naszej strony jak najbardziej też. No dobrze, a czy wy dziewczyny macie jakiś swój profil, jakiś blog, gdzie pokazujecie się w sieci? Oprócz, mówię, tego basicu, ja to nazywam, czyli to, co trzeba mieć, czyli Golden Line, LinkedIn. Czy macie takie zainteresowania i promujecie w jakiś sposób w sieci i może docelowo kiedyś chcecie na tym zarobić? Czy działacie w taki sposób? Albo tylko chwalicie się swoimi zainteresowaniami. Ja jeszcze bloga nie mam, natomiast jestem na wszystkich możliwych imprezach branżowych w Polsce i przez to, że tak powiem, mój personal branding idzie razem z tym. Natomiast staram się promować wszędzie media społecznościowe, wcześniej Golden Line, chwilę obecnej LinkedIn, bo ja wierzę, że to jest przyszłość. I tak samo, za każdym razem, jak ja znajdowałam pracę, to były formy rekomendacji i za każdym razem mój profil był oglądany. Jak zmieniałam pracę, to ta oglądalność wzrastała nawet do 120%. Także póki co bloga jeszcze nie prowadzę, ale kto wie. Ja pewnie bardziej to będzie kulinarny, bo uwielbiam gotować. Agnieszka? Jeśli o mnie chodzi, to myślę, że do pół roku trochę więcej się pojawi właśnie na portalach Golden Line i LinkedIn. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, ale no do tej pory nie, ale na pewno się coś pojawi. Gosia? Swojego bloga również nie prowadzę. Mam
Na razie pielęgnuję kanał swój na YouTubie, gdzie można powiedzieć dokumentuję jakby tutaj rozwój talentu skrzypcowego mojego syna i to mnie na razie pasjonuje i wciąga. Dobrze, dobrze, Gosiu, przerwę ci, ale po co w ogóle to robisz? To jest kluczowe pytanie. Dla mnie to jest rodzaj jeszcze dokumentacji, tak? Prowadzenia dokumentacji, którą no, po prostu się pasjonuje, tak? I to gdzieś tam mnie określa to, że rozwijam czyjś talent. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie jakby mojej przestrzeni, to z jednej strony są to serwisy społecznościowo-biznesowe i tego się trzymam. Blog niespecjalnie, bo już czasu na to brakuje. Natomiast to jest jakby moje, tak? Ja nie mam potrzeby eksplorowania więcej ilości serwisów. Natomiast Państwo muszą też odnaleźć swoją drogę. Kogoś może określać, mówię, Pinterest albo zupełnie inne medium społecznościowe. Chodzi o to, żeby znaleźć swoje miejsce w sieci. Może to być również blog. I żeby było obserwowane, tak? My akurat z Ulą, no, pewnie mamy niestandardową gdzieś tam oglądalność profili, bo dużo działamy w tych mediach, które dzisiaj wymieniłyśmy. Natomiast do Państwa należy decyzja, które medium Państwo najbardziej wybiorą i najbardziej będzie Państwu to pasować, tak? Do kariery. To teraz tak postaram się na koniec. Jeszcze też będziemy zadawać pytania, ale posłużyć się case study i posłużę się tym case study, żeby pokazać ten pewien dysonans na swoim przykładzie. I chciałbym, żebyście się dziewczyny na ten temat wypowiedziały, bo tak, uwaga, ja jestem konferansjerem, prowadzę różnego rodzaju eventy i sportowe, i biznesowe, tak, ale mam jeszcze drugą działalność, jestem menadżerem, tak naprawdę wdrażam rozwiązania IT w firmach, tak. I teraz uwaga, w sieci muszę umieszczać zdjęcia albo chcę umieszczać z różnego rodzaju imprez, żeby się promować. Natomiast też mam profil, gdzie mam informacje o tym, że zarządzam projektami w firmach produkcyjnych, w różnych innych firmach projektowych z automotivu. No i teraz są tak naprawdę dwa profile i jakbyście wy to zinterpretowały generalnie, no bo jest tu pewien dysonans, tak, konferencjer, biznes, zarządzanie projektami, IT. Co byście z takim fantem zrobiły? Agnieszka, jako rekruter może. Dwa profile w sieci. Pytanie, tak? Czy te dwa profile to pana profile, czy tak, pan to są moje profile, dokładnie. Ja pytam dlatego, że właśnie mamy często ten biznesowy profil, ale też mamy te swoje zainteresowania, tak jak wszyscy. I jak to umieszczać, jak to zrobić profesjonalnie, żeby właśnie rekruter lustrując nas, albo tak jak powiedziałaś Gosia, w przypadku sprzedawców, tak, że patrzą, kim ci ludzie są, ludzie, którzy chcą od nich coś kupić, żeby ten wizerunek był spójny i żeby tej osobie można było zaufać. No ja bym zaczęła właśnie od tego przemyślenia, czego ty byś oczekiwał, tak? Jakichś zleceń, czy może jakich ofert pracy, tak? Bo to troszeczkę zależy, tak? Jeżeli siebie określisz jako kandydata, to możesz otrzymywać oferty pracy, tak? Natomiast jeżeli określisz siebie jako przedsiębiorcę, no pytanie, czy zlecenia, jakie zlecenia, tak? Bo jeżeli rozdzielisz siebie na dwie części, to pytanie, czy szukasz dwóch jakby różnych zleceń i każde przyjmiesz, czy raczej jest tak, że no, bazujesz na innych jakby bardziej propozycjach biznesowych, tak? Dalej bym skłaniała się ku temu, żeby ułożyć to w całość i przemyśleć, co ty chcesz osiągnąć. Oferty pracy, czy propozycje współpracy być może? To dla was, moi drodzy, oczywiście. Natomiast to jeszcze pytanie do Agnieszki, no bo chciałabyś mnie przyjąć do swojej firmy jako project managera, tak, PM-a i też mam takie doświadczenie, ale patrzysz na Facebooku, robisz to, oczywiście, weryfikujesz, no i patrzysz, że ten człowiek właśnie na przykład prowadzi eventy dla TVN-u. Jak to u ciebie w ogóle jest skorelowane? Dla mnie to nie jest żadną przeszkodą. Pamiętajmy, że jakby ten profil w mediach społecznościowych to jest pierwsze, co widzimy na przykład, tak? A później weryfikujemy, więc jeśli ja zaproszę cię pod kątem konkretnej oferty na spotkanie albo też przez telefon wyjaśnię ci, co to za oferta i zapytam, czy jesteś zainteresowany i stwierdzisz, że tak, no to później będzie dalsza weryfikacja. Spotkamy się, porozmawiamy o tym, co tak naprawdę robisz, czego chcesz, co chcesz osiągnąć. I czy jesteś w stanie być dobrym project managerem? Czyli nie zdyskwalifikujesz mnie na samym początku? Nie, absolutnie nie. Właśnie.
Ula? Dla mnie to byłby jeszcze dodatkowy atut. Jakbym szukała project managera, który ma hobby albo dodatkową funkcjonalność konferencjera. Funkcjonalność. Nie wiem, czy to robisz hobbystycznie, czy to jest twoje dodatkowe zajęcie. No to na pewno bym zatrudniła taką osobę, bo przede wszystkim masz na pewno sporo kontaktów, a po drugie, jakby była jakaś impreza, to mogłabym użyć twojej wiedzy i doświadczenia, czy też wykorzystać ciebie. Także dwa w jednym. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, macie pytania? Jeżeli ktoś ma pytania, proszę bardzo, ręka do góry. No jest czas, żeby teraz zadać je i może dowiedzieć się czegoś ciekawego, tego, co nas nurtuje na przykład. Nie krępujcie się. Ta scena może tutaj krępuje. Będziemy też chodzić tutaj, także w razie co, podchodźcie i pytajcie też. Dobrze, to dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję panią bardzo. Dziękujemy. Moi drodzy, przed państwem wystąpiła Agnieszka Sordyl, HR Development Consultant MSP Central Europe, a tak naprawdę Mota Angel, Małgorzata Wojciechiewicz, Strategic Client Manager GoldenLine.pl oraz Urszula Martyla, Account Executive LinkedIn. Dziękuję bardzo serdecznie panią.